Hej wszystkim, jestem Ola i witam na kanale Life in Skate. Dzisiaj przedstawię Wam 5 sposobów, metod na naukę jazdy figurowej, ale też wiele z tych metod można zaaplikować na zwykłą jazdę, czy to slalom, czy to agresja, czy to inne style jazdy na rolkach, czy na łyżwach, czy na wrotkach. Pierwszą metodą, pierwszym sposobem jest jazda z trenerem, czyli lekcje prywatne, indywidualne. To jest coś, co zalecam zdecydowanie najbardziej, a to dlatego, że podczas tego czasu, gdy jesteś z trenerem, jesteście tylko wy dwoje. Przez to cała uwaga trenera skupia się na tobie, jeździsz pod jego okiem, pokazuje ci wszystko, nic ci nie rozprasza, może korygować na bieżąco twoje błędy. Skoro cała uwaga trenera będzie skupiać się tylko i wyłącznie na tobie, będziesz robić prawdopodobnie też szybsze postępy i więcej się nauczysz w krótszym czasie. Drugą równie rewelacyjną metodą są zajęcia grupowe. Trenuję w MKS Rewia Warszawa. To są właśnie zajęcia grupowe, 2 razy w tygodniu mam o tym film. Jest wesoło, fajnie jeździć z kimś też. Na przykład mi pomogło to w tym, że nie krępuje się jeździć przy innych, nie krępuje się wywalać przy innych, przyznać, że czegoś nie umiem. Również masz kontakt z innymi osobami, które podzielają te pasje. Bardzo dużo znajomych przybyło mi właśnie przez to, że zdecydowałam się pójść na zajęcia. Może postępy nie są tak bardzo szybkie, bo uwaga trenera czy instruktora musi być podzielona na więcej osób. Jednak nadal uczysz się bardzo, bardzo, bardzo dużo. Zajęcia grupowe są rewelacyjne. Trzecią metodą są warsztaty i obozy. Te formy nauki są zazwyczaj krótsze i bardzo, bardzo intensywne. Zajęcia od rana do wieczora. Byłam kilka razy na warsztatach z mojego klubu. Było naprawdę świetnie. 3 dni jazdy od rana do wieczora. I to nie było tak, że jeździsz tylko cały czas, ale również były ćwiczenia na sucho, również było i rozciąganie się, i technika, i trochę teorii. Na jazdę figurową składa się o wiele więcej niż tylko trening na rolkach. Skoro o obozie mowa, MKS Rewia organizuje obóz! Trochę już o tym powiem, ale więcej informacji znajdziecie w opisie pod filmem. Jest to letni obóz jazdy figurowej na rolkach i wrotkach. Cieszyn 2019, 28 lipca, 11 sierpnia. Są 2 turnusy, można albo być na 1 tydzień, albo na 2. W ofercie jest jazda na hali, zajęcia na rolkach, na wrotkach, treningi ogólnorozwojowe i imitacyjne, czyli to co mówiłam, zajęcia na sucho. I jeszcze zajęcia taneczne. Zapewniona jest też profesjonalna i wykwalifikowana kadra instruktorska, aktywny wypoczynek i nabywanie nowych umiejętności połączonych z pasją do jazdy figurowej. Ze swojego doświadczenia powiem, że warsztaty dają mi tyle powera, że za każdym razem po nich czuję miłość i pasję do tego sportu, która ciągle się powiększa. Interesuję się tym sportem już tak długo, że dopóki nie wybrałam się na zajęcia, dopóki nie wybrałam się na warsztaty, miałam takie momenty, gdy ta pasja wygasała, a teraz widzę, jak regularnie trenuję, regularnie chodzę na warsztaty, nie dość, że uczę się więcej, nie dość, że bawię się świetnie, to jeszcze czuję, że nigdy nie przestanę jeździć. Moim marzeniem zawsze było być staruszką, która będzie fajna i będzie jeździć na rolkach z wnuczkami. To będę ja. Czwartą metodą, rewolucyjną metodą jest aplikacja InSkate. Jest to naprawdę wyjątkowa aplikacja, czegoś takiego jeszcze nie widziałam. Aleksej Motorin, łyżwiarz i trener, stworzył aplikację, ponieważ chciał umożliwić osobom, które nie mają możliwości czy dostępu do lodowiska, czy do wykwalifikowanej kadry, naukę jazdy figurowej. Jeżeli znacie legendarne nazwiska związane z łyżwiarstwem figurowym, takie jak Alena Radionowa, maybe I'm worth it, I'm worth it. Czy Elizaweta Tuktamiszewa, aka Triple Axel Queen? Czy trener Aleksej Miszyn, który wytrenował medalistów olimpijskich? One of the most famous coaches in figure skating history, Aleksej Miszyn. Pewnie ucieszysz się na wiadomość, że to właśnie oni będą uczyć cię jeździć. Tak.
tej aplikacji dostępne są lekcje i to takie, których nie znajdziesz na YouTube. Profesjonaliści, łyżwiarze, trenerzy światowej sławy uczą krok po kroku co i jak, ale nie tylko na łyżwach, ale również tłumaczą teorię, która jest również niezwykle ważna. W aplikacji możesz wybrać interesującego Cię trenera, interesującą Cię lekcję i nauczyć się krok po kroku od mistrzów tego sportu, jak wykonać dany element. Co fajniejsze, co chyba jest najlepsze w tym wszystkim, z trenerami można się konsultować. Napisz, czego chciałbyś się nauczyć, co chciałbyś poprawić, wyślij film, a w ciągu 24 godzin otrzymasz od instruktora szczegółowe informacje na temat tego, co powinieneś robić, spersonalizowane ćwiczenia, poprawić błędy. Jest dostępna dla każdego w kilku językach. Wspaniała rzecz. Alexej miał świetny pomysł. Bardzo szanuję go za to, że pragnie udostępnić ten sport i szerzyć o nim świadomość, więc zapraszam do sprawdzenia aplikacji. Piątą już opcją, ostatnią opcją, którą nie to, że odradzam, ale jeżeli masz wybór skorzystania z wcześniejszych czterech, to zrób tak. Dlaczego? Są rzeczy, których sam, ucząc się sam, nie przeskoczysz. Są też elementy, które bez wiedzy instruktora nawet nie będziesz wiedział, że musisz się nauczyć, które i są, będą elementy, które nawet nie wiesz, że robisz źle. Ten sport jest bardzo złożony i nauczenie się czegoś źle, podstawowego elementu, może uniemożliwić Ci dalszą naukę i wejście na następny stopień zaawansowania. Łyżwiarze olimpijscy zajmuje im lata nauczenie się, skorygowanie niepoprawnej techniki, a co dopiero nam, zielonkom. Od siebie polecam nagrywanie swojej jazdy i na przykład oglądanie tego w slow motion. Ja bardzo często nagrywam swoją jazdę, szczególnie na treningach. Wtedy mogę też wyłapywać, co robię źle. Też całkiem dobrą opcją jest nagrywanie siebie i potem wrzucanie swojej jazdy, aby inni mogli Ci doradzić, co robisz nie tak. Tylko z tym jest też taki minus, że bardzo dużo osób myśli, że wie, ale jednak nie wie. Ja też osobiście bardzo często wstrzymuję się od udzielania porad, nawet jeżeli wydaje mi się, że wiem, to jednak może nie być prawda. Albo trener, jak przeczyta moją wypowiedź, to się złapie za głowę i powie, Boże, co ona chrzani. Więc też, gdy już się wypowiadam, zazwyczaj domawiam, dopisuję, niech ktoś potwierdzi, czy mówię poprawnie, czy mówię źle. Więc należy też weryfikować informacje i no. To już wszystkie metody. Mam nadzieję, że Was zmotywowałam do jazdy, że absolutnie nie zniechęciłam. Informacje na temat obozu i informacje na temat aplikacji znajdziecie w opisie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i tęskniłam za nagrywaniem. Do zobaczenia w następnym tygodniu. Pozdrawiam. Niech jeździ Wam się dobrze. Życzę sukcesów, owocnej nauki. Zapraszam do subskrybowania, śledzenia mnie na Instagramie. Pa, pa!